Jestem zaraz za tobą, kochanie. Wow! Perfect day for the road. Chcecie zobaczyć, gdzie można skitrać, gdy się nie ma totalnie torebki na plaży, różne rzeczy? O! Wszystko mam według mnie. Idę za nim. Idealna plaża. Praktycznie nikogo nie ma. Jest jak na tubylcach. Nikogo nie ma na plaży, jest pięknie, cudownie, cieplutko. Plaża jest mega szeroka, bo ma chyba z 50 metrów ma szerokości, jak nic. Jeśli chodzi o iż tutaj, tak? Jest mega fajna, czyściutka. Nie ma petów, nie ma jakichś tam nakrętek, zakrętek od piwa i tak dalej, także jest super. I co najważniejsze, praktycznie nikogo nie ma. Jesteśmy tutaj sami, w trójkę. Tam w oddali widzę jakieś osoby pojedyncze, które tutaj przechodzą po prostu, ale puściutko. Puściutko można stawiać parawany. Mamy tubylców. Ludzkim! Idealne miejsce. Jestem strasznie zadowolony, że tutaj przyjechaliśmy. Było to o wiele, można powiedzieć, dalej niż planowaliśmy, bo planowaliśmy się zatrzymać gdzieś tam 100 km wcześniej, ale ostatecznie wyszło super. Uważam, że znaleźliśmy piękne miejsce. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać jutro, gdy będzie może trochę ładniejsza pogoda, bo teraz jest dosyć mocno zachmurzone, ale jest cudnie i za mną jest morze i wszystko wygląda czadersko. No, tu jest. Osobną sypialnię mamy. No przecież tu nie ma sypialni. To jest łazienka. No sypialnia. Co ty gadasz? Jak ekstra. No. Jaka ładna. Popatrzcie, co my tu mamy w ogóle. Otwórz okna. No ja widziałam, że tu jest aneks kuchenny. Szkoda tylko, że nie ma ekspresu, jak mam być, wiesz. Uuu, i piękny teraz. I jest biurko, możemy pracować. Zostajemy tu jeden dzień dłużej. Wiesz, bez problemu rozłożymy laptop i jest wygodnie. Tutaj bym rozłożył laptop. O, tu no, prawda. W ogóle nie siadam go gdzie indziej, ale byśmy mieli przywieźć rybkę. No, zobaczymy. Albo tutaj w pokoju zjeść obiad. Idziemy na balkon. I patrz, jaka lodówka. Co ty, taka duża? Taka i zamarznaka. No to jakbyśmy chcieli rybę. Tak, ty no. Podoba ci się? Ale jak tu ładnie pachnie i widać to wszystko takie nowoczesne, to mógłby być... To jest mieszkanie, kochanie. To jest mieszkanie, a nie pokój w hotelu, no nie? Tak, to jest zajebiście, mi się podoba. I zapłaciliśmy ile? Stówkę więcej w sumie? Nie wiem, czy nie tyle samo. Bo tu jest tańszy parking. Bo tam było 40 zł. 30. Ty nie pstrykaj tam, koleżko. Jeszcze to jest ta łazienka. Łazienka też spoko. Jest grzejnik. No, ręczniki. Jest wywiew. Jest wywiew. No. Mieliśmy problem z pietkami różnego rodzaju. No tylko zwracały uwagę na to bardzo. No, sypialnia jeszcze tu. Co tu? A tu jest ta szyba do łazienki. Mhm. Ale czad. No powiem ci, że to jest zajebiste. Komórki.
zasuwana, czyściutko, fajne lustro, wiesz, takie duże. I Mikołaj chyba nie będzie płakać, jak tu będzie wchodził. Łazienka, łajo to łazienka. Proszę. Podoba ci się? Tak. Zamykasz łazienkę ekstra. A tu masz takie niskie kontakty. Widziałeś kontakty dla Mikołaja? Mikołaj, wyłącz światło w łazience. Właśnie widziałem, że tutaj są tak nisko kontakty. Wyłączysz światło w łazience? No, bo to są kontakty dla dzieci właśnie. Bo co trzeba zauważyć? Tutaj jest hotel taki stricte przemyślany pod dzieci, bo teraz, w którym byliśmy w Łodzi, totalnie nie zwracał uwagi na dzieciaki. Ani krzty. Wiecie, nawet nie było brodzika w basenie. Tutaj zobaczymy, jak będzie. Mam nadzieję, że będzie super. Krzysiu, już rozsiadł. Potrzebuję drinka. O no. Jeżeli komuś zależy na wakacjach w jakimś tam, wiecie, miejscu, żeby było dostęp do tego deptaka miasta, to tutaj nic takiego nie ma. To jest totalna głusza tutaj. Cisza. Total cisza. Więc... Ja jutro nagrywam odcinki tutaj dwa. Zmywarka jest. Powiedz jeszcze, że jest, są kieliszki i wszystko, wszystko. Powinniśmy tutaj na dłużej zostać. Są kieliszki, jest to. Tutaj? No, tutaj wszystkie talerze. No tu chyba nic nie ma, bo to jest. To jest okap chyba, no nie? No ale jakieś szklanki, wiesz. Nawet dla dzieci. No paść. Ja mam swoje plastikowe rzeczy, no bo Mikołaj, wiecie, no małe dziecko, to wiecie, jak to się wydarza czasami, a tu wszystko jest. A są kieliszki czy coś? No były kieliszki przecież. Co? Są kieliszki tutaj. Tak? Masz kieliszki? A, są, dobra. Ekstra. A tu jest nawet spisane, co ile czego jest. A, to też dobre. Mikoś, nie wolno. Nie, nie, nie. I słuchajcie, najlepsze, co tutaj może być, to jest normalna, pełnowymiarowa lodówka. Nie lodówka hotelowa, tylko po prostu pełnowymiarowa lodówka. No szok. I zamrażarka. Wow, nawet Mikołaj jest pod wrażeniem. A to? To jest... To jest chyba nic. To jest chyba szafa. Dobrze, zamykamy. Proszę, szafy nie widzieliśmy. No zamknij. Boże, palec. Oj. Przyszła, że palec. Aj. Wszystko dobrze? On jest twardym chłopcem. Bardzo twardym jest nasz syn chłopcem. O, patrz, woda to sama co nasi bloggers. No praktycznie jak w domu. Gdzie ta szafa? Tu. A za lustrem też coś jest? Musi być, bo tam. No, szlafroczki, bo tu jest też basen. No tak. I zobaczymy, jak ten basen wygląda. To może być fajne. Na pewno może być lepsze niż tam. Zobaczymy, jak się wypełni, za dobrze. Ale to jest chyba dobrze. Ale super, no. Patrz. Mam dobry kadr. Ale tutaj też. Dobrze. Jest zajebiście, powiem. No, taka byłam. Na początku byłam sceptycznie nastawiona, no bo jechaliśmy przez jakąś w ogóle polną drogę. Cholera wie gdzie. Nawet jest suszarka na pranie. Szok. Wypiorę ubrania Mikołaja w zmywarce i wysuszę na suszarce. Łazienka. No masz rację. Chodźmy do łazienki. Och, ty to potrafisz włączać światło. No. Mi pasujesz do tej sypialni, ale nie wchodź w bucikach. Halo. Masz buciki trzeba zdjąć. No aha, właśnie. Ej, to jest nasza sypialnia. Halo.
My tu już z Mikołajem byliśmy, teraz Martusia przyszła zobaczyć. No mówię ci, że tu jest czat. To wcale nie jest małe. To jest tego... Oj, jest ten, wiesz, można sobie iść na orbitreka czy bieżnie. A on, se, on się może tutaj siadać. Bawić, no. Tutaj wiesz. Tak. Ale fajny ziół. No właśnie, tutaj nie mógł znaleźć wejścia. I tutaj jakie jest to. To jest ogromne. A wchodziłeś z nim tutaj do środka? Nie, nie wchodziłem na górę. Tylko tutaj, tam wszędzie wchodziłem, ale nie wchodziłem na górę. Ale jesteś wykończony, Mikołaj, nawet no. Nie chcesz iść znowu ziół. Nie. Ale ekstra. No więc to jest naprawdę wielkie. No nie, to się takie nie wydawało. No i trzy rodzaje kuchni. Każda bez czegoś. Nawet jest to nasza, tylko bez drzwi. Mhm. Ta nie ma zlewu. Dzieci są szalone. Ale no sztos, mówię ci, że czat. Można wszędzie przejść w każdą stronę i super. Ile tu byliście? Tutaj? Co najmniej pół godziny. Czujesz, jak tu jest chłodno? Tak, przyjemnie. No tu jest klimatyzator, no. Widzę. No to taki minus, że w pokoju nie ma, bo jest tak ciepło w tym pokoju, że ledwo idzie wytrzymać. Co wy na to? Tak weszliśmy w rozmowę, bo tak stwierdziliśmy, że jak wykańczaliśmy dom do takiego podstawowego poziomu, żeby się wprowadzić, no to właściwie Krzyś wziął wolne, ja też wzięłam wolne i tylko i wyłącznie skupiliśmy się na tym. Wiecie, wszystko przyjechało, te podłogi, to co tam mieliśmy zrobić, napierniczaliśmy do takiego stopnia, że nie mogliśmy zejść po schodach. Teraz jest dużo takich rzeczy, które mamy, które chcielibyśmy zrobić, no ale wypadałoby wziąć sobie wolne. Ale wtedy nie mieliśmy gdzie usiąść i odpocząć. Tak, to jest takie trochę, no tak. A teraz mamy gdzie usiąść, włączyć prawda. Sobie Netflixa i trochę inaczej to wygląda, bo czasami no. Po całym dniu pracy nie chce się tak bardzo. No tak, a tam od świtu do nocy, bo tak jak mówisz, nie było sobie gdzie pochillować, właściwie trzeba było to zbudować. No ale nie wiem, jestem ciekawa jak wam idą takie wykończeniowe prace, wiecie, czy macie więcej takiego zapału, czy to jest taki zapał do pewnego momentu, gdy widzisz taki duży progres, bo to też o to tak, chodzi, tak. On cię tak cieszy, no nie, że nie było podłogi, nagle jeb, są podłogi, no nie, nie było w ogóle kuchni, nagle kuchnia wyrosła znikąd i widzisz taki spektakularny efekt, a takie pici, nie, tutaj dam deseczkę, no. Tam dam lampeczkę, a tutaj bym tę żaróweczkę i to tak potem patrzysz, urobiłeś się pół dnia i widzisz tą lampeczkę, deseczkę i żaróweczkę i nic nie widać, nie? No ale to jak zawsze z kimś tam rozmawiam, to zawsze są pomieszczenia, gdzie wiszą żarówki na jeszcze na kablu, no nie? Tak. Bo to pomieszczenie jest już olane, jest tak. Zrobione na tyle, że tyle potrzeba było, a tak, i się tego już nie kończy, tak. Są takie super wejścia, wam pokażę może w drugą stronę, bo zmierzamy tam, gdzie już jest morze, jak już widzicie, tam między drzewami się wyłania. Wejścia są takie dłuższe i krótsze, no nie, w zależności, tak, bo tamto, które tak. Wchodziliśmy wcześniej, było wiele krótsze, króciutkie, a tu jest takie dosyć długie, ale naprawdę idzie się przyjemnie między tymi drzewami. Tak. Też dają chłód, bo aktualnie dzisiaj było 30 stopni było nad naszym polskim morzem, więc jest to normalnie dużo. Bahamas. Naprawdę dużo, 30 stopni tutaj. Tak, tu zaczynamy piasek. Ale wracając do tego, że to jest taka miejscowość, gdzie potrzebujecie ciszy, spokoju. Pod nogami mamy tutaj już piasek. Jak wiecie bądź nie wiecie, wózki mają problem z jechaniem po piasku. Po plaży to nie ma szans kompletnie. Jedynie może tyłem, ale to jest mordęga i nie ma sensu. Dlatego zobaczymy, czy Martuś się tutaj wygrzebie, bo tu widzę też trochę piasku. Jak nie ma piasku, to jedzie się super, to jedzie się świetnie. Może ja pojadę tyłem, co? Jak ty tutaj przejedziesz po tej kiepie? Nie miałam zamiaru jechać po tej kiepie. No. My lubimy takie miejsca ciche, przyjemne. Mikosław wyspany, oj jaki on jest słodki. Jeszcze biedacek zaliczył taką glebę w pokoju. Ma limbo tu,
bo biegł i nie wiem, potknął się jakoś i mocno się przewrócił. No ale tak to jest. Szybko mu przeszło, to jest dzielny chłopczyk. Po mamusi i tatusiu. Doszliśmy nad morze. Ale zrobiło się chłodniej, nie? Chłodniej jest, jest gorsza pogoda niż była po południu, bo po południu było tyle słońca, tyle wszystkiego, że szok. A teraz jest tak. Ale i tak jest super. No bo mamy tutaj jeszcze trochę nagrań. To nie jest tak, że jesteśmy nad morzem i tylko wyłącznie wypoczywamy, tylko mamy też tutaj parę nagrań, które musimy zrobić do kolejnych filmów, więc właśnie teraz to Martusia będzie działać z tym, ja zostanę z Mikołajem, a ona będzie tutaj tworzyć. I Martusia właśnie potrzebuje tą wielką krykę. Martusia nawet na plaży potrafi ułożyć piękny widok, kompozycję. Kocham backstage. Jesus. Mam nadzieję, że będziesz żył. O nie. Wszystko nie tak. Dobra, może na falochronie pójdzie mi lepiej. Na falochronie. Chyba była jakaś taka piosenka. Matko jedyna. Ale nagram do tej narracji, do tej kampanii, nagram ją! Jesus! Będzie pięknie! Jaki zajebisty polochron! Wow!